Najdłuższy potwierdzony trafieniem strzał snajperski został oddany z 12,7 mm powtarzalnego wielkokalibrowego karabinu snajperskiego Macmillan TAC-50. Dokonał tego kanadyjski snajper z jednostki specjalnej Joint Task Force 2, który w maju 2017 roku na terenie Iraku zastrzelił bojownika organizacji Ad-Dawla al-Islamiyya fi al-Iraq wa al-Sham. Strzał został oddany z odległości aż 3450 metrów. Aby oddać celny strzał z tak wielkiej odległości, ważna była pozycja strzelca, który musiał się znajdować o wiele wyżej niż cel oraz musiały panować idealne warunki atmosferyczne. Były amerykański snajper, a obecnie instruktor Ryan Kleckner obliczył, że pocisk musiał lecieć do celu ponad 7 sekund. Delikatny wiatr, wiejący z prędkością 2 metry na sekundę, mógł go znieść w bok o ponad 9 metrów.